Tam to znowu ja, Gamebuff Eurotex, mamy dwa już odcinka piątego nowej serii. Dzisiaj chyba rozbudować trzeba Garaz. Garaz będziemy rozbudowywać. Bez niem pozyczkę najlepszą 400. Tak, menadżer Garazu. Możemy rozbudować. Czy modernizuj za stosem, że to biały. Tak, modernizujemy. Trochę szybko. Kiedy miał być czas wiedzą, ale dobra będzie teraz. Będzie na razy trzech kierowców, mogę bowiem najmować. Firma wygląda całkiem nieźle. Ale się już nie może. Nieźle wygląda. Nieźle. Co post kupimy? Menadżer z zarówki. Na razie sobie Hanę 400. Co byśmy teraz kupili? Gdzie mamy Mercedes? No na przykład Mercedes. Ogólnie. Mamy Iveco. Chodźmy Volvo, sprawdźmy. Tylko jedno mamy, albo weźmy Mercedes. Scania raczej mnie nie pasuje. Albo weźmy Scania. Scania tak średnio. Tak odwiedzę Mercedesa. Jakie mają propozycje Mercedes? Taką odrzucam. To wezmę tą troszkę lepszą. Choć jest silnik, będzie potrzebny. Co tu możemy walnąć za lakier? Taki możemy walnąć lakier. Takie walniemy może. Możemy takie lakierowanie walnąć. Takie możemy walnąć. To też nieźle wygląda. Ale walniemy. Coś fajnego. Takie. Nie wiem, wybieram to. Parom activity wybieram. Wybieram tą parom activity. Wybieram to. Klamki malowane. Jak najbardziej. Serpent jak najbardziej. Może lepsze opony. Opony to sklepsy walniemy. Tu możemy walnąć. Felki tak średnio. Tabeczkę sobie jak najbardziej kupimy. Polskę weźmiemy jak najbardziej Polskę.
co my walniemy. Brazylię. Może walnicy obu Brazylia. Brazylia też dobra jest flaga. Gibraltar. Mam po to flagi. England. Egipt. Tu tak walniemy sobie. A jak jest napis, to by sytą. Taki sam walniemy, co ja mam. Czyli ten z cruelem. O, wnętrze tu takie mamy. Troszkę smutne. To trzeba troszkę zadbać. Tu da trzeba. Tu na razie nic nie dam. To tak nie walniemy. Troszkę wnętrze takie smutne. Niezłe. Ale mi się nie podoba, tylko takie w środku ciemne. Tu walniemy sobie. Co tu walniemy? Kula. Kompasik. Aviatorus. Sades. Coffee mug. Białą plusową kostusię walniemy. Takie walniemy. Co tu za walniemy tu takie? Tak. Czy się usunąć? Zakup, nie tym sąść, ale kupę mi kasy zostanie. Chętnie kupię. Tak, dla drugiego kierowcy. Menadzy garażu, menadzy sędzarówki, możemy kogoś zatrudnić. Tutaj zatrudni kierowcę. Kim? Nieźle, biorę kim. Twój kierowca niedługo się będzie i zacznie pracować automatycznie. Już się zadomowi. O, jest, znajdzie się dla niego sędziarówka. A tak, jest sędziarówka. Jak wyspiemy sobie. Co możemy za zlecenie mamy? Co mamy za zlecenia? Od z Genowy. Rzym. Do Rzymu. Za daleko. Tylko do Milano. Jest bardzo krótkie. Same krótkie zlecenia. Ale to jest bardzo dobre zlecenie. Całkiem niezłe. Teraz weźmy to, albo sprawdźmy Bolonia. Do Bolonii weźmiemy, zawieźmy Bolonię. Albo weźmy Rzym, do Rzymu weźmy. Rzym weźmy. Nie tam nie chcę do Rzymu czołgać. Nie chcę mnie do Rzymu jechać. No luz to ma być. Ma być krótka trasa. Myślę, że to jest odpowiednie. Wenecja. Też za długa. Max 300. Jak dzikiem. Gdzie wpadł?
smutny dinozaur. Tak, tak mogę kontynuować. Synchronizacja. Trochę długa trasa, ale nawet poradzi z tym. Raczej poradzi z tym. Nawet tu się jedno zdanie pozwoliłem. Albo nie czekam. Mały dzięczo, witam. Wiesz, musem senski ładunek, ale sędorówka raczej nie poradzi z senskim ładunkiem. Sam ze skończyłem, ale jednak jest dziwny. Ale raczej są z takiego, że zamkniemy drzwi. Ale co jest, słyszycie? Chcę pysynk fotel. Ale to musimy 12 poziom zbić i mieć w ekskluzywnym. Albo sobie coś innego kupimy. Na pewno to coś innego kupimy. Myślę, że nie wiem, co będzie do kupienia. Ale mamy kupę kasy, 163 tysiące to jest kupę kasy. Ponad 100 tysięcy. Jest to ponad 100 tysięcy. Radę muszę pożyczyć, żeby rozwinąć firmę i wynająć jednego kierowcę. Na razie jeździmy z jednym kierowcą. No dlaczego tak? Jeden kierowca mi w zupełności wystarczy. Ale jak będzie jakiś ciekawy, to zatrudnimy. To zołem tego z 1,7. No czemu nie? 1,7 to jest dobra ocena. Genowa Livorno. No dlaczego tam do Livorno? Z takim psenskim ładunkiem. Chyba nie. Podziękuję bardzo. Jedziemy sobie. 4300 zjechane. Będzie 4500. Jeździmy po świecie, żeby sędziarówką zjechać z 15 tysięcy. Już skąd? I sobie zmienimy. 15 tysięcy. Musimy zjechać. Polska to dziady w piłce nożnej. O, jedziemy. O, siema, Volvo. Ale fajny most, to mi się podoba. To niech będzie taki jasny wnętrze. To sobie kupimy coś droższego. Jak uzbieramy. Ile kosztuje zlecenie? 7300. No tak, to nawet całkiem dobra cena za zlecenie. Ale nawet dodatków nie potrzebujemy do Eurotrucka. Ale będzie za to dzisiaj bez muzyki. Ale po co, żeby lecił? Żeby denerwować prawa autorskie. A szybko nawet.
ulicy. Para ma. Długo, 10 minut zajęło zakup i sędziarówka. Ale to mi się podoba, zmieni nowe logo. Takie skuelowskie. No jedź. Parma. Tam są z niedługiego. No czemu niedługie zlecenie? To 300 km. To sobie wybrałem. Jaki sęski ładunek, żeby był. Żeby był letki. To 400 to. A są po 601. Są dosyć sęskie. Polska to ciady. No jedź. Jedź. Kudę, co się dzieje? Jest dużo kilometrów, 130. No za długo. No bez zasady. No jest szybko. No będziemy w... O, tu. Tu, proszę bardzo. Zatrzymany samochód. No to nieźle, nieźle. Dobra, zarobimy pieniądze i spadam. 7300 to zarobić mogę. Będzie 170 000. Ale mamy kupę kasy do spłaty. Czterysta tysięcy do spłaty. To jest kupę kasy. 470 000. Chyba 4000. Musimy to spłacić jak najszybciej. Ale raczej tego nie zrobimy. Teraz raczej nie zrobimy. No i 104 kilometry. Co? Co tam w kuzającym? Co to było? Wkuzające. No i trzeba... No nie mam do rozmowy nic. Nie mam co opowiadać. Więc jedziemy. Szybko. Więc tych tylko mogę jechać. Kute. Włączyć długie. Tak. Na lepiej. Ile jest, to ja nie wiem, 707. No to jedziemy.
jedziemy. No musimy tą trasę skończyć jak najszybciej. Bo znudził jest nagrywanie teraz dzisiaj. Nie mam ochoty na coś. Więc sobie sam zawies trasę. No, halo, to jest za głośno. Za głośno. Musimy to zarobić kasiulkę i spadać na zero. Tak, jedziemy. Ile tu mam kilometrów? 29 do skończenia. Dobra, jedziemy. Nawet jest ciemno. O nie, stróżka. To sobie. Ale zapłaciliśmy 44 euro. Nie chcę mi parkować. Nie mam zamiaru teraz parkować. Musimy 3-25 minut tak skończyć odcinek. Jak tam kierowcy jest. Pracownicy. Z 1,7 zrołem na lepszego. Ale mało agencji jest we Włoszech. Takie miasto odkryte w Italii. Dobra, jedziemy. Nudne to zlecenie jest. Albo no możemy kupić nawet nowy garaż. Jak mamy pieniądze. Gdzie tam nie jest garażu nowego. Ale z Cina. No mogę kupić nowy garaż. Za kwotę, która jest 180 tysięcy euro. W Livorno. Są chyba to najwyższą kwotę. Teraz zatrudnimy jednego kierowcę, którym jest Anikim. No dobra, niech będzie Tiberio.